Dzień dobry, witamy wszystkich na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Eko w rytmie natury i literatury. Dzisiaj zaproszenie biblioteki przyjął pan Marek Marcinowski, nasz jastrzębianin, czyli mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Pan, który napisał dwie książki dla dzieci. Pierwszą z nich mieliście już okazję poznać, to są Kosmoliski i jego najnowsza książka, czyli Ekoliski, które miały premierę w maju. Zapraszam na przygodę z Eko i Kosmoliskami i przekazuję głos panu Markowi. Dzień dobry, witam tutaj serdecznie wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że mimo takiej chłodniejszej pogody niż zwykle stawiliście się tutaj. Mam nadzieję, że co nieco uda się wspólnie popracować. No to może pierwsze pytanie. Kto lubi czytać książki Ręka w górę? Super, ja też. A kto lubi, jak mama czyta książki? No, także myślę, że tutaj dzisiaj wam opowiem co nieco. Najpierw rozpoczniemy od pierwszej książki, która jest związana z tematyką kosmosu. Jakiś czas temu mieliśmy Noc spadających gwiazd. Obserwowaliście, czy nie? Jakieś życzenia spełniły się już? Czy dopiero trzeba czekać? Czekać. No, także za rok znowu będzie okazja. Maksimum roju Perseidów. Wylatują one z gwiazdozbioru Perseusza. No i co jakiś czas nas odwiedzają. Są to pozostałości jednej z komet. O tych wszystkich rzeczach będzie można sobie później razem z kosmoliskami co nieco poprzeżywać. A ja może przeczytam pierwsze dwie strony kosmolisku. Pewnego wieczoru, kiedy po nocnej obserwacji gwiazd z rodzicami Sara i Krzyś grzecznie położyli się spać, ich wyobraźnia zaczęła pracować. Cichutko marzyli, jakby to było, gdyby zostali astronautami i podróżowali w kosmosie. W pewnym momencie coś zaszurało w pokoju i rozbłysło światło. Dzieci zamarły zdziwione. W pokoju pojawiły się dwie dziwne istoty. Wyglądem trochę przypominały lisy, ale zamiast rudych kit miały srebrne, świecące ogony i gogle na oczach. Mniejszy z nich nosił różowe rękawiczki, a większy niebieskie. Dzieci początkowo trochę się wystraszyły i zaskoczone zastanawiały się, co te istoty u nich robią. Przybysze od razu to zauważyli. Nie bójcie się, kochane dzieci, jesteśmy kosmoliskami. Przyglądaliśmy się wam, z zachwytem obserwowaliście niebo, wyczuliśmy też wasze marzenia. Dlatego postanowiliśmy zabrać was podróż. Tutaj po tym fragmencie będę miał do was jedno pytanko. Kto z was lubi marzyć? A jakie macie marzenia? Podzielicie się, kto chciałby powiedzieć? No to śmiało. To jest mikrofon z tyłu. Lubię galaretkę. Super, ja też lubię galaretkę. A jeszcze taką w takich cukierkach połanych czekoladą. Oj, mógłbym jeść. No. Kto jeszcze chciałby się podzielić swoim marzeniem? Nie bójcie się. Ja też mam wiele marzeń. To może zrobimy tak, jak ktoś się podzieli, to ja też się przyznam, co mi tam chodzi w głowie. Także marzenie za marzenie. Tak? Ja bym chciała mieć konia. O, super. No to powiedzmy, że bardzo blisko, bo ja też chciałbym mieć kiedyś stadninę koni, kiedy się dowiedziałem, że pradziadek od właśnie mojego synka kiedyś miał właśnie stadninę koni w arabskich i tak stwierdziłem, że fajnie byłoby to kiedyś reaktywować, no, ale na razie to jest jedynie sfera marzeń. Ja jako głos z biblioteki mamy marzenie, żeby w piątek nam dopisała pogoda na zakończenie wakacji. O, myślę, że zawsze bardzo fajnie, jak dopisuje pogoda. Natomiast dla przyrody też jest dobrze, jak od czasu do czasu opada. Czyli może jak byłby taki kompromis, że w nocy pada, a w dzień jest słonecznie, to myślę, że wszyscy byliby bardzo, bardzo zadowoleni. To dobrze, no to kontynuujemy dalej czytanie bajki, skoro już wiemy, że dzieci Sara i Krzyś sobie marzyli. No i ich marzenie się spełniło, także pamiętajmy, że zawsze warto marzyć, zawsze warto walczyć o swoje marzenia. Ja już troszkę wyrosłem, w pewnym momencie zapomniałem, jak to jest fajnie marzyć i te marzenia realizować, ale na szczęście, móc pisząc bajki dla swoich chłopców, udało mi się co nieco przypomnieć, jak to fajnie jest być dzieckiem. Także kosmoliski zapytały,
widzieć. Chcecie z nami zwiedzić część kosmosu? Tak, chcemy. Odparły dzieci i wyskoczyły z łóżek. No to ruszamy. Zaczniemy od waszej planety. Dzieci złapały się za ręce, a większy z kosmolisków machnął swoim srebrnym, magicznym ogonem. Zrobiło się bardzo jasno i po chwili całe towarzystwo znalazło się w przestrzeni kosmicznej. Co ciekawe, Sara i Krzyś zamiast piżam mieli swoje codzienne ubrania. Z tego miejsca rozciągał się widok na wielką kulę, na Ziemię. Prawda, że jest piękna? Większość jej powierzchni pokrywa woda, dlatego nazywana jest błękitną planetą. I tutaj będzie kolejne pytanie dla was. Mieszkamy na planecie, która zwie się Ziemia. Co możecie o nim powiedzieć? Dobrze wam się tu mieszka na Ziemi? I jakie są wasze właśnie zdania? Można sobie pobiegać, można się w piasku pobawić. Jak oceniacie naszą planetę? Super! Ja też oceniam ją bardzo dobrze. Teraz sobie na chwilkę przejdziemy do kolejnej bajki, ponieważ okazało się, teraz bajka Ekoliski, misja ratowania Ziemi, ponieważ okazało się, że nasza planeta, na której żyje nam się bardzo, bardzo dobrze, czasami ma trochę nieprzyjemności. Nieprzyjemności związanych z tym, że nie wszyscy ludzie potrafią tą naszą planetę, co zrobić? Uszanować. Bardzo dobrze. Dlatego zdarzają się właśnie takie rzeczy, że nasza planeta niestety, ale cierpi przez działalność człowieka. W Puszczy Amazońskiej są wypalane lasy, ponieważ wygrywa wielki biznes i produkcja soi. Jako że wzrasta moda na produkty sojowe, na przykład mleko sojowe czy inne dania. Wielkie połacie Puszczy Amazońskiej są po prostu wycinane, a w ich miejsca są po prostu sadzone plantacje. I niestety Amazonia zawsze była takimi naszymi zielonymi płucami, czyli miejscem, które produkowało bardzo, bardzo dużo tlenu i pochłaniało bardzo, bardzo dużo dwutlenku węgla. To są takie gazy, o których będziecie się uczyć na chemii w szkole. Natomiast teraz zaznaczymy jedynie tyle, że tlen jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebny, bo bez niego nie moglibyśmy oddychać. I teraz pytanie dla was. Kto z was przyłapał kiedyś rodzica na tym, na przykład, że wyrzucił gdzieś papierek nie tam, gdzie trzeba? Przyłapał ktoś, czy nie? No, także teraz myślę, że no, ja też kiedyś tam przyłapałem. Także pamiętajcie, że od nas zależy los planety. Gdyby każdy z nas wyrzucił na przykład puszkę tam, gdzie mu się podoba, na przykład tutaj gdzieś rzucił w parku, no to mamy tylu mieszkańców Jastrzębiu Zdroju, że gdyby każdy tak zrobił, to jak myślicie, co by tutaj było? No, jest około 80 czy 90 tysięcy mieszkańców, także podejrzewam, że tutaj powstałaby taka wielka góra śmieci. A wokół tej góry śmieci krążyłyby jakieś muchy. Ja nie znoszę much, a wy lubicie muchy? No i pewnie byłby nieprzyjemny zapach. Ja też nie lubię nieprzyjemnych zapachów. Wolę, jak ładnie pachną kwiatki. Na przykład wolę się przespacerować do lasu, gdzie jest ładna, świeża pogoda. Kto lubi chodzić do lasu? Super. A jakie zwierzęta można spotkać w lesie? Kto chciałby powiedzieć? Tak, tak, bardzo dobrze. Sarenki, dzika. Tak samo. A kto lubi chodzić po górach? W górach ostatnio zaczęły wychodzić na szlaki misie. No, ale to nie są takie misie, jakie znamy z bajek, niestety, tylko takie dosyć niebezpieczne. Także trzeba się mieć na baczności i pamiętać, że w górach to my jesteśmy przybyszami, gośćmi i musimy szanować tych mieszkańców, którzy tam mieszkają na stałe. Także nie wolno właśnie zachowywać się głośno, hałasować, żeby przede wszystkim nie drażnić zwierząt. Tak, bardzo dobrze. Kto jeszcze chciałby się podzielić, jakie zwierzaki można w lesie spotkać? O, super. Tak. Tak, bardzo dobrze. Dobra robota. Tak. Wiewiórkę. Ja lubię obserwować wiewiórki. Kiedyś próbowałem robić zdjęcia, ale one były takie szybkie, że mi wychodziły wszystkie rozmazane. A kto wie, jakie zwierzę
żyje w nocy w lesie i robi uhu, uhu. Tak, bardzo dobrze. Także myślę, że teraz przejdziemy sobie jeszcze troszkę do kosmosu. Przejdziemy do sceny, gdzie wokół dzieci przelatywała satelita. Nasza przestrzeń kosmiczna jest związana z tym, że dzięki krążącym wokół niej satelitom możemy na przykład korzystać z takich dobrodziejstw jak telewizja satelitarna, jak nawigacja, GPS, ale w pewnym momencie okazało się, że tych satelitów w przestrzeni kosmicznej krąży tak dużo, że wokół naszych głównych bohaterów, Sary i Krzysia, jeden taki obiekt właśnie przeleciał. A co to? Zapytała lekko przestraszona Sara, widząc nad głową szybko przelatujący obiekt. To sztuczny satelita. Jest ich tutaj w przestrzeni znacznie więcej. Krążą wokół Ziemi z bardzo dużą prędkością i dzięki temu mogą utrzymywać się na swoim torze, zwanym fachowo przez naukowców orbitą. Satelity, które nas mijają, pędzą co najmniej z pierwszą prędkością kosmiczną. To taka nazwa, co oznacza, że pędzą tak szybko, że Ziemia nie jest w stanie przyciągnąć ich do siebie. Niestety, obecnie część satelit już nie działa i zaśmiecają tylko przestrzeń kosmiczną. I teraz będzie do Was jeszcze kolejne pytanie, bo następnym elementem w książce jest, że dzieci zobaczą coś, co widać z Ziemi. Może to być okrągłe, może to być w kształcie sierpa. Jak myślicie, co w nocy widać? Czasami, no, meteoryty w czasie spadających gwiazd są widoczne. Natomiast tak, księżyc. Kto widział księżyc kiedyś? Super. I jak można opisać księżyc? Tak. I to jest taka czasem wielka kula. Mówimy wtedy, że jest pełnia. A czasem się zaczyna kurczyć, tak jakby ktoś z niego powietrze spłyszczał i jest taki jakby obgryziony, co? Jakby taki obgryzek, jakby ktoś go ogryzł. I czasem jest tak, że znika. I teraz przejdziemy. Do księżyca. Większy z kosmolisków machnął swoim magicznym ogonem, po czym delikatnie błysnęło. Kiedy wyłonili się z białej poświaty, byli już blisko księżyca. Dzieci nieprzyzwyczajone do tego typu podróży nie potrafiły uwierzyć w to, co się dzieje. Śmiały się z zachwytu oraz majtały nogami. Mniejszy kosmolisek popatrzył na to pobłażliwie, po czym zaczął przedstawiać rodzeństwu pobliski obiekt. Księżyc to skalisty glob krążący wokół Ziemi. Na jego powierzchni są dziury zwane... Kto wie? Kto wie, jak się nazywają dziury na powierzchni Księżyca? Tak, bardzo dobrze. Tam widzę z tyłu chłopczyk. Bardzo dobrze odpowiada kraterami. Wiele z nich powstało od uderzeń meteorytów. Księżyc nie ma bowiem atmosfery, czyli takiej powłoki, która chroniłaby go przed uderzeniami. Dlatego też na Księżycu nie wieje wiatr, ani nie pada deszcz. A co więcej, można nawet na jego powierzchni zobaczyć dawne ślady butów pozostawione przez astronautów, a także ślady piłki uderzonej przez członka misji Apollo 14, który postanowił na Księżycu pograć golfa. Anegdota głosi, że uderzona przez niego piłka leciała tak długo, aż zniknęła mu z pola widzenia. Na Księżycu wszyscy bylibyśmy dużo, dużo lżejsi, ponieważ Ziemia nas przyciąga i dzięki temu każdy z nas może sobie swobodnie stąpać. Natomiast na Księżycu, jakbyśmy podskoczyli, to pofrunęlibyśmy dużo, dużo wyżej. Kto chciałby być dużo, dużo lżejszy, żeby skakać bardzo, bardzo wysoko? I jak wysoko chcielibyście doskoczyć? Na przykład do okna, a może na dach? Może jeszcze wyżej? O! Ja bym chciał skakać, żeby na przykład zbierać z góry jakieś owoce, na przykład czereśnie albo jabłka, bez noszenia drabiny. Dobrze, to teraz będę miał jeszcze dla Was pytania związane
z tematem ekologii. Zacznijmy od początku książki Ekoliski. Pewnego wieczoru Zuzia i Wojtuś położyli się do łóżka wyjątkowo zmęczeni. Calutki dzień spędzili bowiem z klasą na sprzątaniu pobliskiego lasu. Zapełnili śmieciami, głównie plastikowymi butelkami i foliówkami, dwa olbrzymie wory. Czuli wielką satysfakcję z wykonanej pracy i od razu zapadli w głęboki sen. Ale cóż to był za sen? Jak już wiemy z poprzedniego wprowadzenia, Ziemia jest coraz bardziej zagrożona, ale my małymi gestami jesteśmy w stanie jej pomóc. Na przykład myjąc zęby. Co robimy? Odkręcamy kran maksymalnie i szorujemy zęby, czy może lepiej nalać sobie wody do kubeczka, żeby woda nie przelatywała? Jak myślicie? No, którą wersję wybieracie? No ja przyznam się bez bicia, że czasami mi się zdarzało w dzieciństwie odkręcić kran zamiast korzystać z kubeczka. Natomiast teraz pilnuję swoje dzieci, żeby nie popełniały moich błędów, no bo kluczowe jest właśnie, żeby nie popełniać cały czas tych samych błędów. Także oszczędzając wodę, do czego się przyczyniamy? Jak myślicie? Coraz częściej nastają susze, więc im więcej wody będzie w zbiornikach retencyjnych, tym będzie mniej problemów. Dobrze, to teraz zadam jeszcze kolejne pytanie. Komu zdarzyło się wyjść z pokoju i nie zgasić światła? No mnie też. Ale niestety ma to za sobą swoje konsekwencje, bo ludności jest bardzo dużo. Na Ziemi żyją miliardy ludzi. I jeśli każdy tak zapomina, to łącznie jest bardzo, bardzo duży problem. Dlaczego? Ponieważ elektrownie muszą co robić? Wytwarzać więcej prądu. A u nas dominują, kto wie, jakie elektrownie? Elektrownie węglowe. Możliwe, że kiedyś to się zmieni, natomiast obecnie elektrownie węglowe, oprócz tego, że zapewniają nam właśnie prąd, dzięki temu każdy z nas może sobie włączyć telewizor czy oświecić światło, no ale też emitują do atmosfery no trochę dużo dymów. Kto kiedyś widział dym? A kto kiedyś miał okazję na przykład przechodzić wobec takiego miejsca, gdzie dużo dymu na niego wleciało? Jak myślicie, jest to przyjemne czy nieprzyjemne? Ja nigdy tak nie lubię, zwłaszcza jak potem wszystkie moje ubrania nadają się już tylko do pralki, bo strasznie śmierdzą. Także zwłaszcza tutaj w rejonach, gdzie my mieszkamy, co jakiś czas dym jest no sporym problemem. Kto słyszał kiedyś może o czymś takim jak smog? Słyszeliście czy nie? No to chłopcy, powiedzcie, co to jest smog? No jak myślicie? Tak, można tak powiedzieć. Coś niefajnego, no bo kto z was chciałby zimą sobie oglądać na przykład piękne gwiaździste niebo albo piękny horyzont. Czasami z Jastrzębia bardzo ładnie widać góry, natomiast zimą, żeby dostrzec właśnie te szczyty, jest bardzo duży problem właśnie dlatego, że powietrze jest niestety dosyć dosyć brudne niestety. Ale my teraz wiemy, że nawet małe rzeczy, takie jak gaszenie światła czy zakręcanie kurka, mają bardzo, bardzo duże znaczenie. I tutaj jeszcze ekoliski mają parę wskazówek i przestróg. Komu zdarzyło się zobaczyć kaczuszki na jeziorze albo na rzece? A komu zdarzyło się dawać na przykład im chlebek, żeby nie były głodne? A kto chciałby im dać chlebek, jak nie zobaczy? No to tutaj ekoliski mają taką małą podpowiedź. Jeśli znasz miejsce, gdzie zimują kaczki lub łabędzie, to w czasie mrozów zanieś nim niewielką ilość karmy. Ale najlepiej, jak będą to drobno posiekane marchewki, otręby pszenne albo ugotowane i rozdrobniane ziemniaki. Pod żadnym pozorem nie dawaj im chleba. Jest to często popełniony błąd, który od ptactwa wodnego może doprowadzić do ciężkiej choroby, zwanej kwaśnicą żołądka. Jest to też taka rzecz, której ja też kiedyś nie wiedziałem i też mi się zdarzyło właśnie rzucić kawałek chleba, ale pamiętajcie, że ptaki wodne
bardzo ciężko później chorują i musimy na to bardzo, bardzo uważać. Także, drogie dzieci, pamiętajcie, jeśli zobaczycie kiedyś ptaki, no to nie dawajcie im chlebka. Otręby pszenne albo ugotowane, rozdrobnione ziemniaki. Takie właśnie, które nie powodują u nich wielkiego zakwaszenia w żołądku. No i często te ptaki później już niestety, ale nie da się uratować. Dobrze, to może pytanie jeszcze dla dzieci. Jakie znacie ptaki? Kto lubi śpiew ptaków słuchać? To jakie znacie ptaszki? Tak, pewnie. A jest taki ptaszek na przykład, który piraci w bajkach mają takiego ptaszka na ramieniu, kolorowego. Tak, bardzo ładnie. I te papugi czasem mówią ludzkim głosem. A jeszcze są takie ptaszki, które na przykład... gniazdują wysoko w budynkach i potrafią zjeść bardzo dużo komarów. Kto nie lubi komarów? No, mnie też, jak czasem mnie gryzły, to bardzo mi się to nie podobało. Są takie ptaszki, które nazywamy jeżyki. One bardzo pomagają naszej przyrodzie, ponieważ są w stanie zjeść w trakcie swojego lotu ogromne ilości komarów. Także kto ma możliwość, może wystawić budkę dla ptaków, a w zimie można ptaszkom wystawiać na przykład karmnik. Kto zbudował kiedyś karmnik? Także jak kiedyś będziecie mieli takie możliwości, bo wiadomo, że nie wszędzie można ten karmnik postawić, żeby to było w takim miejscu, żeby ptaszki to zauważyły i żeby nie stanowiło to dla ptaszków zagrożenia, no to niech zawsze próbuje, bo zimą ptaszki, które u nas zostają, są też bardzo pożyteczne, ponieważ między innymi ptaszki zjadają różne robaki, więc jeśli nie chcemy, żeby coś później wchodziło do naszych domów, to lepiej zawsze zadbać o to, żeby wokół było pełno ptaszków. To wrócimy sobie jeszcze na chwilkę do kosmosu. Kto wie, ile jest planet? Jedna jest planeta Ziemia, tak, ta, na której my jesteśmy, ale jeszcze jest troszkę planet. To powiem teraz. O planecie, która jest też zwana czerwoną planetą, czyli o Marsie. To jest Mars, czwarta pod względem odległości od Słońca planeta, nazywana też czerwoną planetą. Ma dziwny kolor, jakby była cała zardzewiała. To tlenek żelaza pokrywający powierzchnię nadaje jej kolor. A wiecie, że Mars jest widoczny gołym okiem z powierzchni Ziemi? Dodał kosmolisek. Ale super, też chciałbym go zobaczyć, odparł Krzyś. Kiedyś czerwony kolor kojarzył się ludziom z czymś złym, dlatego jak widzieli Marsa, to bardzo się bali. Mars słynie także z tego, że na jego powierzchni jest największa góra w Układzie Słonecznym, która jest dawnym wulkanem. Kto wie, co to są wulkany? Dobrze. Chcesz powiedzieć do mikrofonu, co to są wulkany? To jest coś, co przypomina górę, ale czasem ta góra dosłownie zionie ogniem. W dawnych czasach takich wulkanów było bardzo, bardzo dużo, natomiast obecnie na terenie Polski mamy już tylko i wyłącznie wygasłe wulkany, na przykład Góry Kaczawskie są zwane też krainą wygasłych wulkanów, ponieważ kiedyś w tamtych rejonach było ich bardzo, bardzo dużo aktywnych, ale na nasze szczęście obecnie nic nam nie grozi. To teraz jeszcze na koniec będę miał dla was dosłownie trzy pytania, żeby sprawdzić, jak słuchaliście. Pierwsze pytanie brzmi, jak się nazywa nasza planeta? Kto wie, kto wie? No dobra, nie będę tam takich trudnych pytań. To może w nocy gołym okiem widać czasem coś okrągłego, co świeci. Jak to nazywamy? Tak, bardzo dobrze.
księżyc. Mamy tutaj dzisiaj bardzo, bardzo zimno. Na innych planetach jest jeszcze zimniej. Na niektórych temperatury są tak niskie, że to, co jest u nas w lodówce czy zamrażarce, to można powiedzieć, że to jest bardzo ciepło, bo u nich jest jeszcze, jeszcze zimniej. Dobra, to na zakończenie zapytam was o to, w jaki sposób można troszkę pomóc naszej planecie. Jak myślicie? Kiedy mamy jakieś śmieci, to kiedy nie ma kosza, co z nimi robimy? Zabieramy ze sobą i czekamy, aż znajdziemy kosz. Kiedy leci woda w kranie, a my jej nie używamy, to co lepiej zrobić? Bardzo dobrze, super, ale tutaj mamy najaktywniejszą dziewczynkę. Chyba dostaniesz drugą naklejkę, bo cały czas bardzo ładnie odpowiadasz na pytania. Trzecie pytanie. Kiedy gra telewizor, a nas nie ma, to co trzeba zrobić? Dokładnie. Także pamiętajcie, że czasem nawet takie z punktu widzenia nas jako dzieci rzeczy, które wydają się no nieistotne jednak w skali takiej dużej, ponieważ na Ziemi żyje bardzo dużo ludzi, mają bardzo, bardzo wielkie znaczenie i warto o to dbać. Także dziękuję wam wszystkim, że przybyliście. Trzy dzielne dziewczynki, które siedzą w pierwszym rzędzie. Chyba każda z was dostanie po dodatkowej naklejce. Także dziękuję wam bardzo, bardzo za udział. Mam nadzieję, że tutaj nie zamarzliście za bardzo. My również dziękujemy. Ja tylko chciałam jeszcze poinformować, że pan Marek jest przygotowany, przyniósł ze sobą książki, które będzie można kupić, czyli Przygody kosmolisków i ekolisków. Natomiast ja wszystkich zapraszam w najbliższy piątek od godziny 16 tutaj w Parku Zdrojowym. Będziemy podsumowywać nasze wakacyjne działania i odbędzie się impreza, podczas której zapraszamy na spotkanie z panią Ewą Chotomską, czyli tiktakową ciotką Klotką. Będą również warsztaty artystyczne, na przykład dzieci będą mogły wykonać łapacze snów, jakieś breloczki filcowe i będą również warsztaty z panią Anną Kaszubą-Dębską, znaną ilustratorką książek dla dzieci. Także serdecznie zapraszamy i dziękuję.